Idziemy drogą krzyżową. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Teraz błogosławionaś między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, chwała Ojcu i Synowi, świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, odpuść nam nasze winy, chroni od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ach mój Jezu. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ciężar krzyża nie był dla Ciebie, Panie Jezu, niespodzianką. Już od dawna wiedziałeś, jaki będzie ciężki. Z tą wiedzą wszedłeś w łono Maryi w Nazarecie. Z tą świadomością ciężaru krzyża narodziłeś się w betlejemskiej stajni.
Rothschild, nieżyjący już sekretarz generalny ONZ, napisał w swoich drogowskazach: Krzyż Chrystusa stanął już w Betlejem. O krzyżu i czekającej Cię męce mówiłeś wielokrotnie apostołom, którzy zupełnie tego nie rozumieli, a nawet odrzucali taką wersję. I wreszcie o wzięciu krzyża na swoje ramiona rozmawiałeś z Ojcem w wielkoczwartkowy wieczór w Ogrodzie Oliwnym. Dlatego, gdy belka krzyża spoczęła na Twoich ramionach, choć była niezmiernie ciężka, jej ciężar Cię nie zaskoczył. Ze mną jest inaczej. Żyję w wolnym kraju, w czasie pokoju, w umiarkowanym dobrobycie, mam dach nad głową, mam co jeść, mam w co się ubrać. Teoretycznie nie powinienem narzekać. Ale gdy tylko na moich ramionach spocznie jakiś maleńki krzyżyk niepowodzenia, ludzkiej złośliwości, czy nawet trochę większy krzyż choroby, kłopotów rodzinnych czy zawodowych, od razu wpadam w przerażenie. Od razu wydaje mi się za ciężki, nie do uniesienia. Niesprawiedliwie nałożony na moje ramiona przez drugiego człowieka lub przez Pana Boga. Kto chce być moim uczniem, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kilkadziesiąt lat temu w pewnym kościele w pobliżu chrzcielnicy jakiś kapłan polał moją głowę wodą chrzcielną. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest zgładził mój grzech pierworodny. Bóg uczynił w tym momencie moją duszę piękną i czystą, bez skazy, świętą. Przywdział na nią przepiękną szatę łaski uświęcającej. Z pozoru wydawać by się mogło, że między faktem mojego chrztu a pierwszym upadkiem Jezusa na drodze krzyżowej nie ma żadnego związku. Z pozoru. Na drodze krzyżowej miałeś na sobie, Panie Jezu, swoją szatę, o którą później żołnierze zagrali w kości. Według legendy był to prezent od Matki Bożej. Gdy upadłeś na bruk ulicy Jerozolimskiej, pełnej kurzu i brudu, ta piękna szata, być może już nawet zroszona Twoją świętą krwią, uległa zabrudzeniu o nieczystości pokrywające ulicę. Być może nawet uległa przetarciu na kocich łbach bruku. Każdy mój upadek w grzech jest skalaniem szaty łaski uświęcającej, otrzymanej w prezencie od Boga podczas chrztu. Grzech lekki ją brudzi, grzech ciężki rozdziera. Leżę w pylej brudzie jerozolimskiej drogi obok Ciebie, Panie Jezu, z tego samego powodu, z powodu moich grzechów. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Nad nami.
Jezus, pełnia Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce krzyża Twojego, Jezus. Kochaś Maryjo, łaskaś pełnia Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce krzyża Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka na drodze krzyżowej swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przestrzeliwy swoje świat. Jeszcze niedawno szły za nim tłumy, biwakowały na jego cześć, rzucały przed osiołka, na którym jechał, gałęzie palmowe i ścieliły swoje płaszcze. A on nauczał, uzdrawiał, wypędzał złe duchy, wskrzeszał. Chwalili przy nim apostołowie, którzy grzali się przy ognisku jego popularności. Tylko jej wtedy nie było. Ona odsuwała się w cień. Teraz, gdy otacza go tłum rządny tłum, gdy apostołowie służyli i uciekli, Judasz go zdradził, a Piotr się wyparł, ona jest matka, mama. Najpiękniejsze słowo określające kogoś, na kogo można zawsze liczyć. Za kilkadziesiąt minut usłyszymy: oto matka Twoja. Matka Jezusa to matka moja. Ona zawsze jest. Zawsze mogę na nią liczyć. Na obrazach maryjnych ukazywana jest jako trzymająca na jednej ręce dzieciątko Jezus, a drugą dłonią wskazuje na Niego. Oto Syn mój, oto Boży Syn. Dziś wskazuje na Niego na krzyżowej drodze. Wskazuje na Niego, gdy stoi pod krzyżem. Oto Syn mój. Któryś za nas. Pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nie był Żydem jerozolimskim. Pochodził z Cyreny, w północnej Afryce, z nadmorza Śródziemnego, z terenu dzisiejszej Libii. Może nawet wcale nie był Żydem. Niemniej to, co go spotkało, było dla niego olbrzymim zaskoczeniem i straszliwym upokorzeniem. Kazano mu nieść krzyż jakiegoś skazańca. Znalazł się w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Niechcący zrobił coś dobrego, przymuszony. Narzekam na tak wiele sytuacji w moim życiu. Dlaczego tak się stało? Dlaczego znowu ja? Za co? Za jakie grzechy?
dlaczego ja mam być takim Szymonem z Cyreny? Za wszelką cenę staram się wymigać od czegoś, na co nie mam najmniejszej ochoty. Odkładam w czasie, łudząc się, że może jakoś samo przejdzie. Ile razy, Panie Jezu, w ten sposób wymigałem się od pomocy niesienia z Tobą krzyża? Ile razy? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Bóg miłuje. Nie znamy nawet jej imienia. Tradycja ochrzciła ją mianem Weroniki, bo greckie vere ikon oznacza prawdziwy obraz. Na pamiątkę daru odbitego oblicza Chrystusa na chuście. Ale Chrystus odbił swoje oblicze także na jej sercu. Bóg zawsze dobro wynagradza. Panie Jezu, nieraz wyobrażam sobie siebie stojącego przy drodze krzyżowej i wyobrażam sobie, że miałbym tyle odwagi i zachowałbym się jak Weronika, ocierając Twoją umęczoną twarz. Albo jak tytułowy bohater filmu Ben-Hur, który wbrew żołnierzom podaje Ci kubek wody. W wyobraźni wszystko jest łatwe. Każdy jest bohaterem. Rzeczywistość weryfikuje nasze wyobrażenia. W rzeczywistości już nie tak łatwo jest być dobrym i odważnym. A przecież Bóg zawsze za dobro wynagradza. Jak Weronikę odbiciem swojego oblicza na chuście czy w sercu. Jak Ben-Hura łaską wiary oraz uzdrowienia z trądu jego bliskich. Jak tyle razy w życiu mnie. Mam nadzieję, że jednak nie wynagradzał na kredyt. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Okrutnym ciężarem sobą nie włada. W ramie Jezus kochany, od wrogów.
pada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Gdy leżysz na ziemi, chyba tylko Szymon z Cyreny, przymuszony przez żołnierzy, pomaga Ci jakoś wygrzebać się spod ciężaru krzyża. Żołnierze na pewno nie pomagają. Raczej uderzają biczami, szarpią za ubranie i włosy, zmuszając Cię do dalszej drogi. Potęgują Twój ból. A inni stoją przy drodze. Jedni szczują żołnierzy przeciw Tobie, inni patrzą z ciekawością, jak się to widowisko dalej potoczy. Może są też tacy, którzy patrzą obojętnie. Kiedy nas dopada cierpienie, jakoś nie potrafimy o tym milczeć. Opowiadam o swoich problemach innym ludziom, oczekując, że się nami może zajmą, że nam będą współczuć, że się nad nami użalą. Jakby to miało w jakiś magiczny sposób zmniejszyć nasze cierpienia. Chcemy je choć mentalnie i w części przerzucić na drugiego człowieka. Ale gdy zaczyna cierpieć ktoś inny obok nas, staramy się odsunąć jak najdalej, żeby nie obdarzał nas swoimi problemami, by nie wymusił na nas jakiejś formy zaangażowania. Panie Jezu, gdy po raz drugi upadasz pod ciężarem krzyża, gdy wraz z Tobą upada drugi człowiek, to może nie zachowuję się jak zwierzę, nie biję, nie szarpię, nie drwię i nie podjudzam, ale też nie zachowuję się jak człowiek, jak Twój uczeń wobec bliźniego i stoję przy drodze krzyżowej z ciekawością, co z tego wyniknie, albo tylko przyglądam się obojętnie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezusowi nie chodzi o użalanie się nad Nim, ockliwe wzruszenie podczas rozważenia drogi krzyżowej. Nie płaczcie nade mną. Dobrze wiemy, o co Mu chodzi. Popłacz nad naszym grzesznym życiem. Ale też nie chodzi mu o tak zwane krokodyle łzy, ale o płacz nawrócenia. Łzy, które doprowadzą nas do wymycia naszego serca. Na to właśnie czeka przy kratkach konfesjonalnych. Może to były tylko trzy razy, jak podaje tradycja,
a może tych upadków umęczonego skazańca było znacznie więcej. Niemniej wiemy jedno, ten trzeci upadek z rozważań drogi krzyżowej był ostatnim upadkiem przed ukrzyżowaniem. Upadek tuż przed szczytem Golgoty. Jezus ostatkiem sił podnosi się, by wykonać to, po co przyszedł na ziemię, a co zlecił mu jego umiłowany Ojciec. Ostatni upadek i ostatnie powstanie z prochu ziemi. Panie Jezu, gdy po raz trzeci upadasz pod ciężarem krzyża, razem z Tobą upadam w kurz jerozolimskiej drogi. Ale gdy Ty wstajesz, ja nie mam specjalnie ochoty podnosić się, by iść dalej. Mówię, że nie mam siły, że to już nie ma sensu. Nieraz potrafię w pyle i błocie grzechu leżeć przez dłuższy czas. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Pan Jezus obnażony z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kiedy Piłat chciał wzbudzić litość Żydów dla Jezusa, by zrezygnowali z pragnienia uśmiercenia Go, kazał Jezusa ubiczować. Następnie żołnierze wcisnęli na głowę oskarżonego koronę cierniową, dali mu dla kpiny do ręki kawałek trzciny i okryli go purpurowym płaszczem. Wówczas Piłat pokazał tak strasznie umęczonego i upokorzonego skazańca Żydom, mówiąc: oto człowiek. Na Golgocie żołnierze zdzierają z Jezusa ubrania. Nagi Zbawiciel staje wobec otaczającego go tłumu. W tym tłumie jest też jego matka, jest też Maria Magdalena i umiłowany uczeń Jan. Pewnie jest też Weronika i być może są też płaczące niewiasty. I naprzeciw nich stoi Jezus, obnażony. Wydawać by się mogło, że do bólu fizycznego dołożono jeszcze Jezusowi upokorzenie, zawstydzenie. Ale nie. Gdy patrzymy na Jezusa obnażonego, ukazanego w całej prawdzie Jego człowieczeństwa, możemy do stwierdzenia Piłata „oto człowiek” dodać nasze pełne wiary, tak, ale też i Bóg. Bóg, który z miłości do mnie stał się człowiekiem, z miłości do mnie pozwolił się ubiczować i przyprowadzić na miejsce kaźni. Bóg, który z miłości do mnie dał się całkowicie obnażyć. Dał się nam poznać cały. Niesienie krzyża przejmuje parafia z Bobrku. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za... Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Skończyło się niesienie ciężaru krzyża przez Pana Jezusa. Teraz krzyż przejmie na siebie ciężar Zbawiciela. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Pobożne pieśni niosą w sobie olbrzymi ładunek prawdy, która nie wynika z niczego innego, jak tylko z doświadczenia krzyża. Nauką krzyża jest bezradność Jezusa.
Do tej pory Jego nogi przemierzały palestyńską ziemię, niosąc spragnionym ludziom dobrą nowinę. Do tej pory ręce Jezusa rozmnażały chleb, uzdrawiały chorych, przynosiły ulgę cierpiącym, błogosławiły. Od tej pory przybite do krzyża nie mogą już nic. Są bezradne. Ale to tylko złudzenie. Choć przybite grubymi gwoździami do belek krzyża, mogą jeszcze więcej. Zbawiają mnie. Choć przebite na wylot, mogą uzdrowić moją wiarę, jak uzdrowiły wiarę niewiarę świętego Tomasza. Dopiero teraz mogą wszystko. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Przez rękę swoją i do świata. Śmierć zwarła się z życiem. Śpiewamy wielkanocnej pieśni. Dalsze słowa tej pieśni nie pasują do tej stacji. Pasują dopiero do zakończenia drogi krzyżowej, gdy w boju o dziwy, choć poległ król życia, króluje dziś żywy. Na razie śmierć zwarła się w boju z życiem i śmierć wygrała. Triumfują arcykapłani, triumfują faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy starali się podchwycić Jezusa w mowie, by móc go oskarżyć. Triumfuje cały religijno-polityczny układ żydowski. Triumfuje też piekło. Pod krzyżem została matka Pana Jezusa, której serce, zgodnie z zapowiedzią starca Symeona, przeszył miecz boleści. Został zdruzgotany śmiercią swojego mistrza, święty Jan Apostoł. Została Maria Magdalena i inne zapłakane kobiety. Ja też przy tej stacji cichnę. Zwalnia moje serce, poruszone tym, co się dokonało. Przeżywam śmierć Jezusa, mimo tego, że dobrze wiem, co stanie się wielkanocny poranek. Śmierć nie ma tu ostatniego zdania. Jego śmierć i moja śmierć. Niesienie krzyża przejmują parafianie z mniszczwa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś. Stacja 13, ciało Pana Jezusa zdjęte z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
ostatnie stacje nie są już w ścisłym tego słowa znaczeniu stacjami drogi krzyżowej Jezusa, są po drodze krzyżowej. Twoje ciało, Panie Jezu, nie czuje już bólu, choć podczas zdejmowania z krzyża jest szarpane na wszystkie strony. Choć potężne gwoździe wyrywane z ran, leczą dalej Twoje ciało. Ale on już nic nie czuje. Ta stacja jest stacją drogi krzyżowej dla tych, którzy zostali. Twoja matka, ja, płaczące kobiety. Obok nich stoję ja. Nie miałem siły Szymona z Cyreny. Nie miałem w sobie miłości i miłosierdzia świętej Weroniki. Nie miałem szczerych łez płaczących niewiast. No i nie miałem przebitego mieczem boleści serca mojej. Bliżej mi było do Piłata umywającego ręce, do brutalności żołnierzy, do obojętności tłumu. Stoję teraz i zza pleców Marii spoglądam na Twoje bezwładne ciało. I powoli próbuję sobie uświadomić, że to wszystko dla mnie. Na osobę Pana Jezusa jako na tylko człowieka, ta stacja liczyłaby wszystko. Ciało złożone do grobu i czekające na to, aż rozsypie się w proch, a atomy tego ciała znajdą sobie jakieś nowe miejsce we wszechświecie. Ta stacja byłaby jeszcze smutniejsza i tragiczniejsza niż 12, mówiąca o śmierci Jezusa na krzyżu. Tymczasem w rzeczywistości jest to stacja, która choć jest pełna śmierci, to jest też pełna nadziei. Nie powiemy, że pełna życia, to będzie dopiero od trzeciego dnia. Trudno nam w to uwierzyć,
bo nasze czysto ludzkie doświadczenie związane z grobami naszych bliskich mówi nam co innego. Trudno nam w to uwierzyć, ale trzeba nam w to uwierzyć. Jednym z powodów takiej konieczności jest to, że Jezus w zmartwychwstaniu nie pokazał się nikomu z tych, którzy mu nie uwierzyli. Jako zmartwychwstały nie pokazał się ani Piłatowi, ani arcykapłanom, ani faryzeuszom i uczonym w piśmie, ani rzymskim żołnierzom. Oni, odrzucając wiarę w Jezusa, zamknęli swoje serca na możliwość zobaczenia zmartwychwstałego Pana. Przez 40 dni, czyli aż do dnia powstąpienia, mogli go oglądać apostołowie, nawet ten niewiarny Tomasz, w olbrzymiej liczbie uczniowie, gdzie apostolskie mówią na przykład o 500 uczniach równocześnie widzących zmartwychwstałego. Mogła go oglądać Maria Magdalena. Z pewnością mogła się z nim spotkać jego matka, choć wprost Pismo Święte o tym nie informuje. Panie Jezu, patrzę teraz na całe moje życie i zastanawiam się, czy zechciałbyś się ukazać także mnie? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste,